Co wydarzy się wkrótce? Witam serdecznie, kochani Państwo, na wróżbie z kart Tarota i Lenormanda. Jak zwykle aktualizacja naszej wróżby. Co będzie wkrótce? Co jest ważne? I jaki temat jest tutaj na pierwszym planie ważny? Przyjrzyjmy się, co pokażą karty, kochani. Witam oczywiście wszystkich widzów, subskrybentów i zapraszam Was, kochani, do nowych subskrypcji. Zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem u góry. Oczywiście lajkujcie, dajcie mi łapkę w górę i komentujcie, czy ten rozkład z Wami rezonuje, czy odnajdziecie swoją tutaj historię, swoje życie w tym rozkładzie. Kochani, zapraszam Was również na wróżby indywidualne, jeśli macie taką potrzebę. Napiszcie mi e-maila, a ja Wam wyślę wolne terminy i, kochani moi, wyślę Wam oczywiście opcje. Opcje, jakie są rozkłady w ogóle w wróżbach indywidualnych, osobistych. Zapraszam. I zaczynamy. Skupcie się na swojej sytuacji. Zobaczymy, co jest ważne. Pierwsza kubka pokaże, co jest ważne teraz, jaki jest problem. I druga karta Tarota pokaże, co wydarzy się właśnie wkrótce. Obejrzyjcie sobie wróżbę od początku do końca. Jest to jeden filmik bez wyboru grup. Jedna cała wróżba. Co jest ważne? Co jest ważne teraz? Co jest ważne? Co jest ważne teraz? Co jest ważne? Co wydarzy się wkrótce? Co wydarzy się wkrótce? Dobrze, w przełożeniu już, kochani, mamy sprawiedliwość. Sprawiedliwość jest to zodiakalna waga, żywioł powietrza. Jeśli jesteście wagą, to oczywiście jest na pewno 100% rozkład dla Was. W innym aspekcie sprawiedliwość oczywiście mówi o jakimś ważnym wydarzeniu, sprawie, która będzie dobrze się rozwiązywać, która będzie dobrze się dziać dla Was poprawnie lub zwycięstwo jakieś, tak? Jakieś ważne tu sprawy sądowe, zawodowe, być może jakieś kontrakty administracyjne, sprawy ważne, sprawy w sądzie, które się toczą, wszelkie spory mogą teraz być ważne. Dobrze, zobaczmy, co pokaże karta, co na ten moment jest ważne. Pięć kielichów, kochani. Pięć kielichów to karta rozmyślania, tak? Pięć kielichów to karta pasywna i chodzi o emocje. Smutek, żal, strata, rozpacz. Wspominanie być może dzieciństwa, powrót do dzieciństwa. Emocjonalne, jakieś takie rozpamiętywanie, pasywność również. Także jest taka atmosfera tutaj, być może smutek po stracie czegoś, płacz, nawet łzy są na tej karcie, czyli jakaś strata jest, niezależnie w jakiej dziedzinie, czy w miłości, w małżeństwie, w zawodzie. Patrzcie globalnie na karty, w zależności co jest dla Was teraz ważne i co przeżywacie, tak? Ta karta, co wydarzy, ten rozkład, co wydarzy się wkrótce, nie jest tylko na miłość, ale jest w ogóle na Wasze różne egzystencjonalne problemy. Zobaczmy, co jest ważne, co pokażą jeszcze, co dopowiedzą karty Lenormanda. Stabilność, nadzieja na rozwiązanie jakichś spraw, bociany, że przyniosą coś dobrego, pozytywnego i że rozwiążą się Wasze jakieś problemy. Tutaj jakieś fałsze są koło Was, intrygi być może, jakiś fałsz, zdrada, kłamstwa. Ktoś jest tutaj fałszywy lub nie pokazuje właściwej swojej twarzy.
Chodzi tu o Waszą stabilizację. Niezależnie czy w związku, w małżeństwie, w pracy, w finansach, stabilizacja jest temat, jest problem. Macie nadzieję, że te problemy się rozwiążą w najbliższym czasie, że bociany tutaj przyniosą jakąś dobrą nowinę, znowu światło na horyzoncie, widzicie światło w tunelu, że te wszystkie zawikłania, problemy się pozytywnie dla Was potoczą. No i uważajcie tutaj na fałszywych ludzi, tak? Którzy są gdzieś tutaj, intrygują, przeszkadzają lub stwarzają taką sytuację zawikłaną. Zobaczmy, co wydarzy się a propos tej sytuacji, odnośnie tej sprawy, którą tutaj omówiliśmy, tego smutku, tego żalu, tej straty, co wydarzy się wkrótce. Trzy miecze, kochani, ból serca, rzeczywiście wielki smutek, wołanie o pomoc, zranienie, konflikt, rozczarowanie. Trzymacie się rozumu, myślicie, ale bardzo cierpicie. Być może miłosne problemy, rozdarcie serca, być może trójkąt miłosny, być może ktoś Was skaleczył, zranił w sensie emocjonalnym, psychicznym i bardzo, bardzo przeżywacie. No jest to na pewno rozdarte serce, ból serca, troski, problemy. Czyli tutaj w najbliższym czasie będzie Wam aż rozdzierało prawie serce na cząstki z bólu, z rozpaczy. Atmosfera tej karty oczywiście jest bardzo żałobna, smutna. Nie przejmujcie się tak, kochani. Zobaczymy, co pokażą, dopowiedzą karty Lenormanda. Więc przeprowadzajcie sympatyczne rozmowy. Otworzy się jakaś nowa szansa na kontrakt, nowa szansa na miłość, nowa szansa na związek. Będą pieniążki, jeśli ich szukacie, będą uczucia, jeśli takich szukacie, będą przyjaciele lub jakiś przyjaciel tutaj, na którego możecie ufać, na którego możecie po prostu liczyć, na którym możecie polegać. Przyjaciel zaufany, lojalny do Was, tak? Tworzą się nowe jakieś tej możliwości rozmowy, komunikacja, spotkania sympatyczne, jakieś serdeczne Wam rozmowy, zaproszenie być może gdzieś. I tutaj klucz otwiera nową jakąś perspektywę, nową jakąś sytuację, otwiera Wasze serce być może na nową szansę, otwiera nowe drzwi do kariery, do pracy nowej, gdzie możecie tutaj zacząć nową relację, nowy związek lub nowy podpisać kontrakt, tak? No i oczywiście z tego kontraktu, jeśli będzie taki nowy, pozytywny, to będą też pieniążki lub będą jakieś nowe tutaj sprawy emocjonalne, jeśli chodzi o nowe jakieś relacje, tak? Mamy też przepływ emocji. No i przyjaciele, możecie liczyć naprawdę na kogoś, tak? Ktoś może z przeszłości, bratnia dusza, która Was wesprze, pomoże Wam w jakiejś tutaj skomplikowanej sytuacji. Jest dużo smutku w tej wróżbie. Owszem, jest rozpacz, jest pasywność, jest żal, rozczarowanie, jest strata, deficyt, jest wspominanie, jest coś, co się rzeczywiście zakończyło, zburzyło, nie wiem, runęło powiedzmy. Ale jest jeszcze szansa, są jeszcze inne szanse, które możecie wykorzystać. Na razie ich nie widzicie z tego smutku, z tego żalu, ale otworzą się nowe perspektywy. Mamy kartę klucza, otwierają się nowe drzwi, otwiera się Wasze serce, otwiera się coś nowego, nowa szansa. I będzie jeszcze pozytywna tutaj sprawa, rozwinie się pozytywnie, ale uważajcie na fałszywych ludzi oczywiście. Uważajcie, który przyjaciel jest Wam naprawdę tutaj szczery, tak, dla Was, a który tylko udaje, który tylko zagrywa, tak? Także uwaga na fałszywych ludzi, na fałszywych przyjaciół i rozglądajcie się, uważajcie, bądźcie bystro ostrożne. Dziękuję serdecznie, kochani. Napiszcie mi koniecznie w komentarzach, czy ta wróżba z Wami rezonuje. Do usłyszenia już wkrótce.